dlatego że nie tylko ja osobiście przeżywam walkę, ale wiem, że gdybym dzisiaj spotkał się z Tobą i zadał Ci pytanie, czy jest Ci znane takie uczucie jak oskarżenie, to co byście dzisiaj powiedzieli? Tak, jest nam znane takie uczucie jak oskarżenie. Nie wiem, czy dotknęliście się dzisiaj poczty na Onecie, z portalu był artykuł, że nasza siostra Natalia Niemen w jednym z miejscu, gdzie była kampania reklamowa jednego z kandydatów na prezydenta, o polityce nie chcemy mówić, stanęła i powiedziała bardzo otwarcie na temat tego, że Jezus Chrystus jest Panem, że jest Bogiem, a Polska potrzebuje mieć dobre wartości przyjmować, amen, wartości, które są wypływają z Bożego serca. Siostra Natalia jest tak poruszona Bogiem, że wszędzie, gdziekolwiek stanie, to głosi Jezusa Chrystusa. Amen? Głosi Jezusa Chrystusa. Naprawdę niewielu ludzi estrady i sławy może sobie na to pozwolić. I zgadnijcie, z czym się otarła. O co się otarła? O wielką, wielką krytykę i oskarżenie. Tak wielkie, że sama w swoim wnętrzu, w swoim sercu przeżyła tak wielki smutek, że utożsamiła się to co do niektórych oskarżeń. Przeczytajcie, to prawdopodobnie jeszcze będzie, ale diabeł nie lubi tego, kiedy Kościół chce się poruszać. Diabeł nie lubi tego, kiedy ty zwiastujesz Słowo Boże. Powiem wam tak, diabeł nie lubi tego, kiedy ty jesteś w zgromadzeniu, kiedy słuchasz Słowa Bożego, kiedy go chwalisz, on tego nie lubi i używa różnej broni do tego, aby zniszczyć pracę pańską. I pojawia się jeden z problemów, z którymi walczymy. Nie wiem, czy wy macie coś takiego, że kiedy przychodzi do was oskarżenie, które ciebie oskarża, czy to jest myśl, która się pojawia, bo są dwa źródła, poprzez które diabeł wtłacza nam oskarżenie, to albo myśli, które się pojawiają, bo chcę zaznaczyć, diabeł nie zna naszych myśli, Bóg zna nasze myśli, a on jest niesamowitym obserwatorem i on zawsze widzi okoliczności, sytuacje, mało tego, on ma niesamowite wyczucie i wie, kiedy ty chcesz poruszyć się do przodu w swoim życiu, kiedy Kościół chce się poruszyć do przodu w swoim życiu, on wtedy przychodzi i daje myśli oskarżające do twojego umysłu, ale także przychodzą słowa i oskarżenia, które przychodzą z zewnątrz. I tak zastanawiam się i zadaję sobie pytanie na rozpoczęcie i nam pytanie zadaję, kto ma prawo do tego, aby nas oskarżać? Czy człowiek pierwszy, lepszy, którego spotkamy na ulicy, ma prawo, aby nas oskarżać? Nie ma takiego prawa. To może inaczej. Jesteśmy w małżeństwach. Czy ty, mężu, masz prawo oskarżać swoją żonę? Albo czy ty, żono, masz prawo oskarżać swojego męża? Może małżonkowie mają prawo oskarżać, nie? A może my w Kościele mamy prawo, aby siebie nawzajem oskarżać? Dlaczego nie? Przecież jesteśmy rodziną. Przecież każdy z nas jest wierzący. Przecież każdy z nas chodzi w duchowym poruszeniu, objawieniu. Kto ma prawo nas oskarżyć? No jeżeli my ludzie na ziemi nie jesteśmy w stanie w małżeństwach dzieci, rodziców, rodzice, dzieci, żeby już nie przedłużać wstępu, to może Pan Jezus ma prawo nas oskarżyć. Czy On to robi? A może Bóg może nas oskarżyć? Chcę dzisiaj na tym miejscu wyraźnie i otwarcie powiedzieć, nikt nie ma prawa oskarżać Ciebie jako dziecka Bożego. Nikt. Halo? Nikt nie ma prawa oskarżać Ciebie jako dziecka Bożego. Nawet ty sam. Nawet ty sam. Nie masz prawa oskarżać swojego życia. Skąd to wiem? Przejdźmy do listu do Rzymian. List do Rzymian, 8 rozdział, 31 do 37 wersetu. Przeczytamy Słowo Boże. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? Ja niesamowicie lubię ten fragment Słowa Bożego. Jak będziecie oglądać moją Biblię, to ta kartka szczególnie jest wymacana.
przepraszam za określenie takie kolokwialne, szczególnie jest dotykana, bo ja często wracam, kiedy przychodzi walka, kiedy przychodzi ofensywa demoniczna, aby zniszczyć moje życie, czytam na głos. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. I słuchajcie, jakie słowo poddaje nam apostoł Paweł. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Chwała Bogu! To jest bardzo ważne słowo, którym powinniśmy żyć każdego dnia. Bo kiedy przyjdzie potępienie do Twojego życia, bo kiedy przyjdzie oskarżenie do Twojego życia, a na pewno już tego doświadczałeś, będziesz robił wszystko, aby nie żyć w rodzinie Bożej. Będziesz robił wszystko, aby unikać relacji. Będziesz robić wszystko, aby zasnąć, dlatego że myśl oskarżająca będzie wybudzać się w nocy i będzie wprowadzać intensywne oskarżenie przeciwko Tobie. A więc oskarżenie ma jedno źródło, a źródłem oskarżenia jest szatan. Amen? Pomyślmy przez chwilę. Jeżeli jesteś oskarżycielem i oskarżasz, ja nie mówię o możliwości rozmawiania na temat błędów, albo czy krytyka jest zła? Krytyka nie jest zła, ale musi być konstruktywna. Bo jeżeli ja przyjdę i stanę przed człowiekiem i zacznę wymawiać wszystkie jego wady, doprowadzając do tego, aby druga osoba, która o tym słyszy, albo ta, która słyszy, nie miała punktu wyjścia ani możliwości zwrotu w swoim życiu przez Chrystusa i dla Chrystusa, by żyć dalej, to niestety to nie jest już konstruktywna krytyka, ale jest to oskarżenie, które pochodzi z piekielnego źródła, którym jest szatan. Skąd o to wiemy, że szatan jest oskarżycielem dzieci Bożych? Słowo Boże, objawienie Jana, 12 rozdział, 10 werset mówi tak. Usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący, teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Jedynym oskarżycielem i źródłem oskarżenia jest sam szatan. Nie możemy powielać takiego wzorca. Nie możemy powielać sytuacji albo przykrywać delikatnie sytuację, kiedy wróg wyjdzie i w sposób oskarżający, czy przez usta człowieka, czy poprzez Twoje myśli, zrobi wszystko, aby zniszczyć dzieło Pańskie, które Bóg zaczął działać, czynić w Twoim życiu, poprzez które Bóg zaczął działać. Kiedy oskarżenie pojawia się w naszym życiu, towarzyszą mu cechy charakteryzujące jego twórcę, czyli szatana. Kiedy zaczniemy patrzeć na Słowo Boże i mniej więcej obserwować, kim jest szatan, nasz nieprzyjaciel, to zobaczymy, że on jest oszczercą, że jest kłamcą, że jest mordercą, że jest przeciwnikiem. Zobaczymy pewne cechy, które wywodzą się z jego charakteru. I chcę Ci powiedzieć, że jeżeli nie uchronisz swoje serce i nie staniesz dzisiaj, a dzisiaj wierzę, że Bóg da nam rozwiązanie, w jaki sposób bronić się przed oszczerstwem, bronić się przed oskarżeniem, to w tym momencie uruchamiasz całą lawinę diabelskiego działania, które chce za wszelką cenę zdominować Twoje serce i Twoje wnętrze. Ja nie chcę chodzić w lęku. Amen? Ja nie chcę chodzić w lęku. Ja chcę chodzić w Bożym pokoju. A kiedy przyjmujemy oskarżenie, zaczynamy się lękać. Ja nie chcę umierać, ja chcę żyć.
A kiedy przychodzi oskarżenie i występuje przeciwko tobie, to najczęściej zabija to, co jest najcenniejsze w twoim życiu, co Bóg chce wykorzystać dla swojego królestwa, co Bóg chce wykorzystać dla twojego życia. Ja chcę żyć. Amen? I potrzebujemy tej wolności. Potrzebujemy tej siły. Potrzebujemy znaleźć sposób, który niezależnie od dnia, pory i roku, niezależnie od tego, co na Facebooku przeczytasz, niezależnie od tego, jakiego maila dostaniesz, niezależnie od tego, kogo spotkasz i jaką rozmowę telefoniczną przeprowadzisz, będziesz mógł zrobić jedną rzecz – zwyciężyć w imieniu Jezusa Chrystusa. Bo do tego zostałeś powołany, aby nieść wolność w swoim życiu i żyć tą wolnością. Amen? On jest oszczercą. Pisze w Słowie Bożym, że ma z Rzymian, pierwszy rozdział od 28 wersetu, czytam słowa, a ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czcili to, co nie przystoi. Później są opisane pewne cechy. Pełni nieprawości, chciwości, nikczemności, złości, zwady. I w końcu dochodzi słowo oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Czyli tutaj możemy zobaczyć, jak wygląda charakter, jak można szybciutko odczytać serce człowieka, czy postawę człowieka, który posługuje się w oszczerstwie. Pamiętajmy, że oszczerstwo często rujnuje relacje międzyludzkie. Słowo Boże mówi, człowiek pierwotny wywołuje zwadę, a oszczerca skłóca ze sobą przyjaciół. Pamiętajmy, kochani, kiedy oszczerstwo wejdzie do naszych domów, ono zrobi wszystko, aby zniszczyć relacje międzyludzkie. Kiedy wejdzie do naszego życia oskarżenie, a jedną z tych cech jest oszczerstwo, w tym momencie nasza relacja w Kościele zostanie zachwiana. Nasza relacja w służbie zostanie zachwiana. Kiedy przychodzi diabeł, aby nas zaatakować, kochani, oskarżenie ma kolejną cechę. Oskarżenie często, a nawet zawsze opiera się na kłamstwie, bo on jest ojcem kłamstwa, mówi Słowo Boże. Jana 8,44 czytamy, że w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamstwą, jest ojcem kłamstwa. Oskarżyciel nigdy nie posłuży się prawdą. On przekręca prawdę, by uzyskać swój cel. Zauważ, kiedy przyjdzie oskarżenie, kiedy się wkradnie kłamstwo, ludzie, którzy usłyszą o tym i przyjmą to do serca, to, co stanie się po przyjęciu kłamstwa, to oddzielenie, rozbicie. Przyjdzie moment, w którym człowiek zacznie tracić życie duchowe. W tym jest morderstwo, jak mówiłem. Ojcem waszym jest diabeł, mówił Pan. Pan Jezus, on był mężobójcą. Oskarżenie niesie za sobą śmierć. Kochani, oskarżenie wnosi oszustwo. On jest przeciwnikiem. Jaki jest cel oskarżenia? Zniszczyć zagrożenie, jakie staje na drodze diabelskiej, zniszczyć zagrożenie. Może dziwne to są słowa. Kiedy szatan atakuje, oznacza to, że jest na pozycji przegranej. Kiedy przyjdzie do naszego życia oskarżenie, to znaczy, że diabeł jest w jakiś sposób zaniepokojony tym, co ty robisz, tym, w co wierzysz, tym, jakie masz pragnienie, w tym, w jakim kierunku chcesz iść. On przyjdzie po co? Po to, aby kraść, aby zażynać, aby wytracać. On jest oskarżycielem dzieci Bożych. Kochani, kiedy przychodzi oskarżyciel, on zrobi wszystko. Ja nie mówię o człowieku, tak? Bo kiedy bój toczymy, to nie toczymy to z krwią i ciałem, tylko z tymi władzami nadziemskimi, które za wszelką cenę chcą doprowadzić do rozbicia dzieła Bożego. Jak myślicie? Czy on się może posłużyć oskarżeniem w Kościele? Może się posłużyć oskarżeniem w Kościele? Może. Jak myślicie, w kogo on najpierw oskarżeniem uderzy, aby rozbić trzodę? Pasterza. Tak?
Zobaczcie, jak mentalność świata, już nie mówmy może o Kościele, popatrzmy na nasze miejsca pracy, kiedy jest świetna załoga i okaże się, że jeden z pracowników zaczyna coraz lepiej zarabiać, pojawiają się wokół niego oskarżenia, bo prawdopodobnie to jest taki, zrobił to. To wnosi śmierć. Oskarżenie wnosi śmierć. Jeżeli chcemy być kościołem, jeżeli chcemy być rodzinami, jeżeli chcemy być małżeństwami, jeżeli chcemy być ludźmi odnoszącym zwycięstwo, to jak ktokolwiek zapuka do twojego życia i do twojego serca i nie będzie chciał prowadzić dialogu, ale przyjdzie po to, aby oskarżać dzieła Boże, aby oskarżać siebie, jeżeli nie chce prowadzić relacji, dialogu, masz jedno rozwiązanie. Zadbać o twoje serce, aby nikt nie wyrzucał na siebie swoje śmieci i powiedzieć: zamilcz w imieniu Jezusa. Ja i mój dom będziemy Panu służyć. Amen. Ja i moje powołanie będziemy się rozwijać. Ja i mój Kościół będziemy wzrastać. Zamilcz w imieniu Jezusa. Nie przyjmuję oskarżeń. Bo kiedy przyjmuję oskarżenia, przyjmuję źródło tego oskarżenia. Rozumiemy, o czym mówię? Przyjmujemy tego, który stoi za tym oskarżeniem. Jeżeli czynimy oskarżenie i oskarżamy, to niestety multiplikujemy, powielamy to, co szatan reprezentuje swoją osobą. Wnosimy śmierć, rozczarowanie, rozdwojenie i podzielenie. Kiedy przychodzi oskarżenie, on przede wszystkim chce uderzyć w ciebie. Kiedy przychodzi, on przede wszystkim chce uderzyć w ciebie. Kiedy stajesz się dla niego zagrożeniem, on będzie używał wszelkich sposobów, aby zniszczyć twoje życie. Pierwsze, co zrobi, to uderzy w ciebie. Czy wy nie macie nieprzespanych nocy, kiedy oskarżenie was wybudza? Czy ono nie wraca po 15 sekundach? Czy nie wprowadza lęku? Czy nie tworzy diabeł w naszych myślach nierealne scenariusze, które nigdy się nie zrealizują, ale on już rozwija pewien tok spraw, a my się zaczynamy uprzedzać co do przyszłości, co do relacji, co do życia, co do służby, co do ludzi, którzy służą? Czy nie przeżywamy czegoś takiego w naszym życiu? Kochani, to jest wyniszczenie. On przychodzi po to, aby zniszczyć twoje życie. Wielu z nas oddało swoje życie Jezusowi. Wielu z nas, niektórzy siedzą ci na tym miejscu, bo niedawno podjęli decyzję, że pójdą za Chrystusem, utopią swoją starą naturę i powstaną do tego, aby żyć z Jezusem Chrystusem. Ale jestem przekonany, patrząc na was, którzy żeście niedawno wzięli chrzest, parę dni temu, że za moment przyjdzie oskarżyciel i kiedy się staniesz zagrożeniem, co było przed chrztem? Niektórzy z was mówili: pastorze, no to co się działo przed chrztem, to trudno sobie na to wyobrazić. I zwróćmy uwagę, czy w tym wszystkim, co przeżywaliście przed chrztem, w tych atakach, nie pojawiały się oskarżenia, które zniechęcają, które odciągają, które za wszelką cenę zmieniały waszą decyzję. Wiecie dlaczego? Bo jesteście zagrożeniem dla diabła. Każdy z was, siedzący na tym miejscu, każdy z was, słuchający tego kazania, jesteście dotknięci Bogiem, Duch Boży mieszka w nas. Niektórzy ostatnio przyszli napełnienie Duchem Świętym, jesteście dynamitem i jesteście zagrożeniem dla piekła. Dlaczego? Bo są tacy, którzy nie widzą życia bez zwiastowania Ewangelii. Amen. Są tacy, którzy nie wyobrażają sobie Kościoła bez uwielbienia. Są tacy, którzy teraz już się zachęcają i przychodzą i przeszkadzają mi w pracy i mówi: bo ja bym chciał poznać więcej, bo jestem w stanie służyć w Kościele. Cieszę się, Grzegorz, że będziesz służył w Kościele. Sam o to prosisz. Ale pamiętajcie, jesteście w tym momencie zagrożeniem. Jesteście w tym momencie zagrożeniem. I co się dzieje, kiedy my się z tym zmagamy i on nie może się do nas dobrać? Wiecie, jaka jest druga droga diabła, aby zniszczyć twoje życie i powołanie? On zaczyna wokół ciebie czynić propagandę. On zaczyna zarażać ludzi myślami. Rozumiecie? Zaczyna zarażać ludźmi pewnymi postawami. Nawet nie wiesz dlaczego, ale nagle odbierasz telefon i ktoś jest w centrum twojej rozmowy z kimś innym i ten ktoś, dzwoniąc do ciebie, to przeżyłem niedawno, jest w temacie, chcąc za wszelką cenę zniszczyć twoje życie.
Wyobrażacie sobie sytuację? Na telefonie walczę o życie pewnego człowieka z pewnym człowiekiem i w tym momencie ktoś inny dzwoni i jest w temacie, natarczywie 9 telefonów wykonał, których ja nie mogłem odebrać w tym momencie, ale on dzwoni do kogoś innego, do kogo nie dzwonił przez długi, długi czas i próbuje z drugiej strony zniszczyć dzieło Pańskie. Rozumiecie? Błogosławię człowieka, bo człowiek nie jest tu niczym winien, ale walczę przeciwko wszelkiej władzy, która chce zniszczyć Twoje i moje życie. Amen? Chce zniszczyć Twoje i moje życie. Więc druga rzecz, którą on uczyni, będziesz się dziwił, dlaczego nagle środowisko staje się tak mało przychylne, a drzwi, które były otwarte z niewiadomych przyczyn są zamknięte, a to, co było zaplanowane, nagle zostaje odwołane, a to, co było pewne, na 100% pewne, jest niczym, jest nicością. Dlaczego? Bo on, oskarżyciel dzieci Bożych, zrobi wszystko wokół ciebie dookoła, aby zniszczyć twoje życie i twoje powołanie. Tak niestety się dzieje. Dwa kanały, jedno źródło. Jest tylko jedno źródło oskarżenia, to jest, jak mówiliśmy wcześniej, jest nim duch szatana. To jest jedno źródło. Ale są jakby dwa kanały, które dotykają nasze życie. Pierwsze to jest coś, co przychodzi z zewnątrz. Słowa, które trafiają do naszego serca werbalnie. Słuchajcie, kochani, mam dla was wielką prośbę. Nawet gdybyście mieli poczucie winy i ktoś dzwoniłby do was, aby was oskarżyć, albo rozmawiałby z tobą, aby ciebie oskarżyć, nawet gdyby wystąpiło tak zwane poczucie winy, że jako chrześcijanin muszę go wysłuchać do końca, jeżeli to niszczy twoje serce, dbaj o swoje serce i zabroń, proszę cię, jako twój pastor, jeżeli traktujecie mnie jako swojego pasterza, zabroń w imieniu Jezusa, aby cokolwiek zaświecało twoje serce. Zabroń. Powiem wam pewną tajemnicę, którą przeżyłem z Chrystusem, żyjąc już 30 lat na drodze wiary. Nawet kiedy spróbujemy się zmierzyć z rzeczą, na którą nie mamy siły i pozwolimy sobie, bo ktoś pod przyprawką pobożności będzie niszczył twoje serce, albo będzie oskarżał twojego brata lub twoją siostrę, albo będzie oskarżał twojego męża lub twój kościół dzieci i nie zamkniesz tego, to gdzieś do twojej świadomości wpływają śmieci, które jeżeli natychmiast nie uwolnisz, któregoś dnia upomną się o twoje życie. Mówię bardzo poważną rzecz, któregoś dnia upomną się o twoje życie. Człowiek, który stoi przed wami, jeszcze nie miał 40 lat, ale kiedy był małym dzieckiem, to często słyszał, a co ty w życiu osiągniesz, a twoja główka to jest taka niemądra główka. I powiem, kochani, bałem się bardzo często wyzwań, które pozwoliłyby mnie wynieść w inne miejsce. Dlaczego? Bo gdzieś odzywały się demony przeszłości, które gdzieś w mojej świadomości okradały mnie z tego, aby zrobić krok do przodu i mieć jeszcze większy wpływ na rozwój swojego serca i życia. Nie zaśmiecajmy swojego serca. Nie zaśmiecajmy swojego serca. Rzeczy, które przychodzą z zewnątrz. Byłem młodym chrześcijaninem. Mówię do młodych ludzi, którzy niedawno uwierzyli. Ja wierzę, że Pan Bóg pozwoli wam to też odsłuchać z internetu, bo bardzo proszę, aby to się znalazło. Mówię do młodych w wierze, do tych, którzy już wzięli chrzest. Jeden z najtrudniejszych okresów życia to jest między pół rokiem, kiedy uwierzyłeś, a 2 latami życia z Chrystusem. Kiedy jeszcze twoja wiara nie jest ugruntowana. Kiedy pozwalasz sobie żyć poza nauką Chrystusa, kiedy pozwalasz sobie żyć poza społecznością Kościoła, kiedy pozwalasz sobie żyć bez modlitwy, rozumiecie? Twoje życie jest zagrożone. Diabeł walczy o ciebie, jesteś jeszcze nierozwinięty. Nabywaj dobrych nawyków. Dlaczego od pół roku? Bo zazwyczaj śledząc, jako duszpasterz, rozwój życia duchowego, to do 6 miesięcy jeszcze nie zdążymy powiedzieć do Pana Boga, a Bóg już wypełnia to, o co prosimy. Dlaczego? Bo jesteśmy duchowymi niemowlakami. Nie wiem,
wielu z nas widziało niemowlaka i widziało, jak rodzice się zachowują. Jak on leży, on mówi tam jakieś gugu, gaga, gu, a już wiemy, że on chce jeść. Kiedy się ma grymas, już wiemy, że trzeba pieluszkę, nie musi o to prosić, to wszystko jest. Ale przychodzi czas, kiedy on musi wstać z tego łóżeczka, w którym leży i nagle musi zrobić pierwszy krok i to jest już trudno, najczęściej po 6 miesiącach, że musi zrobić pierwszy krok wiary, aby coś dalej uzyskać przed Bogiem, by móc się rozwijać. Amen? Zaczynają się kroki wiary. Dlaczego najczęściej ludzie odpadają? Bo nie czynią tych kroków. Bo myślą, że ja jednak się do becika ograniczę. Kiedy Bóg dał mi łaskę pracować w 89-90 roku ubiegłego stulecia, a to zabrzmiało, ale to jest prawda, w domu opieki społecznej dla dzieci o głębokim upośledzeniu psychicznym i fizycznym, pracowałem tam na terapii zajęciowej, miałem obsadę plastyczną i muzyczną podczas pracy z dzieciakami, to były tam dzieci, które miały 60 lat. I pamiętam taką 60-letnią kobietę, którą co tydzień uczyłem kulać piłką. Ona szybko zapominała. Rozwój zatrzymany. Ja wiem, że to jest choroba, tak? O czym mówię teraz. Ale my często skazujemy się na to, aby się duchowo nie rozwijać. I diabeł szybko ciebie zawalczy. Zdradzę wam taki sekret. W pierwszym roku po moim nowonarodzeniu kopciłem papierochy. Miałem 13 lat, kiedy nauczyłem się palić, nauczyła mnie kuzynka o rok młodsza ode mnie za drzewem pod komisariatem milicji. Wtedy jeszcze. Przez rok czasu walczyłem, wołając do Boga. Ale wiecie co? Odkryłem w swoim sercu, że ta szkoła muzyczna, którą ukończyłem, że te zdolności muzyczne, które mam, chcę teraz przełożyć dla Jezusa Chrystusa. Amen? Chcę Jemu służyć. I pamiętam, jak brałem gitarę, jak brałem akordeon, jak przepięknie, tak mi się wydaje, mi wydawało, śpiewałem, uwielbiałem Boga, bo widziałem w tym potencjał i radość życia, bo kiedyś Bóg to wykorzysta na swoją chwałę. Amen? Tak przeżywałem w swoim sercu. I któregoś dnia przyszedłem do pewnego miejsca i to było takie miejsce, gdzie ktoś chciał, abym zagrał. I ludzie, tam byli ludzie wierzący. Ja wziąłem gitarę i chciałem zagrać pieśń, a jedna z osób starszych powiedziała: do młodego wywierzę. I to była żona pastora. Powiedziała do mnie tak: ty, Miedziu, nie możesz chwalić i grać Panu Bogu na gitarze. A ja mówię: dlaczego? I pojawiło się oskarżenie: bo nie masz Boga w sercu. Ja mówię: dlaczego tak mówisz do mnie? Siostro, jakbyś miał Boga w sercu, to byś się nie męczył z tymi papierochami. Ja odstawiłem gitarę. Przyjąłem oskarżenie. Młody w wierze, rozumiecie? Młody w wierze. To tak jakby Pan Jezus podszedł do Piotra, a Piotr mówi: Panie, nie, nic nie spotka Cię. I on wtedy, Pan Jezus odczytał, powiedział: idź precz ode mnie, szatanie. Ja nie umiałem tego odczytać. Nie minęło 2-3 miesiące, już nie czytałem Biblii, już nie chodziłem do zboru, już nie byłem wierzącym człowiekiem. Chwała Bogu, że mnie Pan odnalazł bardzo szybko. Bo miłość, która była zasiana w moim sercu, nie pozwoliła mi stać z boku bez Jezusa Chrystusa. Ale to jest walka. Wiecie, dlaczego diabeł wtedy uderzył w gitarę? Dlaczego uderzył w to, że chciałem zaśpiewać? Bo diabeł wiedział, że za 3 lata, być może za 4, w 92 roku, razem z małżonką, będziemy całą Polskę poruszać konferencjami w uwielbieniu i w chwale. Rozumiecie? On zobaczył zagrożenie. Prowadziliśmy misję muzyczną Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Setki tysięcy ludzi przewinęło się przez konferencję. Przez blisko 10 lat służyliśmy Panu Bogu w konferencjach, organizując i nauczając o uwielbianiu Panu Bogu, o uwielbianiu Pana Boga. Diabeł się tego bał. Diabeł się tego bał, że w Słupsku, kiedy pastor Jacek Heidenreich uwalniał ludzi, to zanim zaczął uwalniać, najpierw na mnie patrzył i mówi: połóż palce na pianino, niech przyjdzie obecność Ducha Świętego, będzie mi lżej wyrzucać demony. Diabeł bał się tego, dlatego on za wszelką cenę będzie bił w twoje powołanie. Jesteś dla niego zagrożeniem, jesteś dla niego zagrożeniem. Słowa, które przychodzą pod silną presją, są to słowa wewnętrzne, które najczęściej w
w sposób taki emocjonalny, zostały gdzieś wtłoczone w naszą świadomość, to jest to, o czym wspomniałem, one też ni stąd, ni z owąd uwalniają się w naszym życiu. Ale i to możemy zwyciężyć. Pamiętacie Samarytankę, w jakim ona trudnym położeniu była, w godzinie, gdzie nikt nie chodził po wodę, ona chodziła po wodę. Dlaczego? Bo wokół niej byli ludzie, którzy ją oskarżali o to, ile już mężczyzn ma w swoim życiu. I kiedy przyszła do Pana Jezusa i zaczęła z Nim rozmawiać, a Pan Jezus powiedział, idź zawołaj swojego męża, ona od razu odpowiedziała, nie ma męża. A Pan Jezus usprawiedliwia ją. Dobrze powiedziałaś, że nie masz męża. Prawdę powiedziałaś, ale ja nie przyszedłem Cię oskarżyć. To jest ta zasada, która dzieje się gdzieś w sercu człowieka. Prędzej czy później to może się odezwać w moim życiu. Dlatego jeżeli dzisiaj są jakieś przejawy, które wychodzą z podłoża oskarżyciela dzieci Bożych, szatana, ja muszę dzisiaj to złamać w imieniu Jezusa. Nie chcę zostawić nic, co by było przyczółkiem dla złego. Pamiętacie historię człowieka, który siedział od wielu, wielu lat w Betesda wśród krużganków, raz na jakiś czas typował anioł, poruszał wodą. Przyszedł Jezus i zadał mu proste pytanie. Czy chcesz być zdrowy? A co on powiedział? Nie ma człowieka, który by mnie tam rzucił. Nie wiem, ile lat. Tam chyba pisze 38 lat. Od 38 lat chorował. Być może przez 38 lat ktoś do niego mówi, dlaczego szansę straciłeś? Miałeś możliwość, znowu nie zostałeś uzdrowiony. Jesteś na naszym utrzymaniu, jesteś darmozjadem. Musimy na ciebie pracować, codziennie cię nosić. Nie ma człowieka, od razu się broni. Jezus mówi do niego, bądź uzdrowiony, to jest wspaniałe. Jezus mówi do niego, ja nie pytam się ciebie, czy jest ktoś, kto cię może tam wrzucić, ale wiem jedno, jestem odpowiedzią i zwycięstwem na twój ból, na twoje cierpienie. Dyskusja z piekłem prędzej czy później przyniesie śmierć. Bądźcie trzeźwi. Jest tylko jedno wyjście. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonął. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci w świecie. Przeciwstawcie się mu mocni w wierze. Ale o czym ty mówisz? Jak przychodzi oskarżenie? Mam się przeciwstawić? Mam być mocny? Jeszcze mam mieć wiarę? To chyba za dużo. A ja mówię do was, to jest tylko. To jest tylko. To jest tylko. Pamiętam, jak odebrałem telefon i ktoś próbował ze mną rozmawiać, i wylewał na mnie zło za złem, oskarżenie za oskarżeniem, nie pozwalając, nie dając możliwości, nie pozwalając dyskutować. Mogłem tylko zrobić jedno. W imieniu Jezusa Chrystusa nie zgadzam się z tym oskarżeniem i z tym kłamstwem. W imieniu Jezusa Chrystusa demonie związuje twoją moc. Amen. I się rozłączyłem. Dyskusja z piekłem do niczego nie doprowadzi. Amen. Biblia mówi przeciwstaw się. Przeciwstaw się. To znaczy, zrób coś szczególnego. Zdecydowane wystąpienie przeciwko czemuś, niezgadzanie się, protest. Kiedy przyjdzie, krzyknij, stop, nie zgadzam się z tym. Niech wejdzie święty gniew do twojego serca. Zamieć swoje usta, bo w tym momencie zalewasz błotem i brudem świątynię Ducha Świętego. A ja dzisiaj nie przyjmę oskarżenia diabła. Nie przyjmę. Dlatego, że moim Panem jest Jezus Chrystus. On mieszka w moim sercu. Sprzeciw się. To jest chwila, to jest moment, to jest decyzja. Jak mówiłem wcześniej, nie patrz na to, że nagle przyjdą myśli, że musisz być pobożny i wysłuchać człowieka do końca. Jeżeli człowiek nie prowadzi relacji w Bożym duchu i w Bożym pokoju, przeciwstaw się, bo to jest atak prosto z piekła. Moc. Moc. Mocni, pisze w wierze. Wiecie, na czym polega ta moc w wierze? To znaczy, posiadam argument, który mi pozwala nie zgadzać się z tobą. Moc. Moc nie w wierze. Czyli w czym? W uczuciu? W emocji? Nie. To, to,
to jest, wiara jest wybór, który, poprzez który musimy dokonać, biorąc pod uwagę stanowisko Słowa Bożego w moim życiu. To jest wiara, to nie jest uczucie. Stanowisko Słowa Bożego w moim życiu. Tak mówi Bóg, tak mówi Biblia, więc ja otwieram swoje serce na Słowo Boże, nie zgadzam się z tym, co mówisz, bo wiem, co o mnie mówi Biblia. To jest ta moc. Mocny wierzę. To znaczy, że to, co jest napisane w Biblii, jest dla mnie wartością, jest dla mnie prawdą i na tym chcę stać. Dlatego na to się powołuję. Nie to, jak czuję. Amen? To tak, jak podaje mi Słowo Boże. Musimy rozpoznać, kiedy przychodzi atak, najczęściej ze strony drugiego człowieka. Czy jest to problem, czy oskarżenie? Jak rozpoznać zewnętrzne oskarżenie ze strony człowieka, czy stanowi to problem danej osoby, czy poselstwo szatana? Pamiętaj, przyjmij postawę Jezusa i w duchu miłości zacznij usprawiedliwiać. Jeżeli rozmówca nie przyjmie Bożych argumentów, a natarczywość znacznie zacznie się zamieniać w agresję, zgrom takiego ducha w imieniu Jezusa. Jak możemy to sprawdzić? Jeszcze raz powtarzam. Kiedy przyjdzie człowiek i zacznie wysnuwać argumenty oskarżenia przeciwko tobie, przeciwko człowiekowi, czy przeciwko Kościołowi, czy przeciwko danej sytuacji, zacznij usprawiedliwiać. Dlaczego o tym tak mówię? Dlatego, że Jezus Chrystus nas usprawiedliwia. Kiedy mamy Jezusa w naszym sercu, to nasza postawa będzie zawsze usprawiedliwiająca. Nawet jeżeli ktoś coś źle zrobi, jest to postawa usprawiedliwiająca. Zawsze staram się tak robić. Nawet kiedy przychodzą sytuacje trudne do zaakceptowania, pierwsze co, to usprawiedliwiam tego człowieka przed Bogiem. Bóg jest tym, który osądza. Bóg jest tym, który dotyka naszych serc. Bóg jest tym, który potrafi przemienić moje serce. Nie ja. Jak rozpoznać wewnętrzne oskarżenie? Czy stanowi on mój problem, czy atak szatana? Kochani, kiedy przychodzi Duch Święty do twojego serca i przynosi wskazówki mówiące o naszym problemie, zawsze wnosi pokój i pragnienie poddania się Jezusowi Chrystusowi. Kiedy przeżywasz trudne myśli i nie wiesz, czy te myśli pochodzą od złego, czy pochodzą gdzieś z twojego wewnętrznego problemu, pamiętaj, Duch Święty przynosi wskazówki. On nie oskarża. On tak łagodnie do nas mówi. On pokazuje o problemie. On wnosi pokój. On poddaje rozwiązanie, które zawsze jest w Chrystusie. Atak diabła na twoje myśli, wewnętrzne myśli, wprowadza zamieszanie, niepokój i oddala od Boga. Duch Święty robi inaczej. Co musimy zrobić, jak już mamy rozpoznanie? Musimy uzyskać przewagę nad wrogiem, nad oskarżycielem, nad oskarżeniem. Zapytaj samego Pana, co Bóg mówi o tobie w danej sytuacji. Kiedy będziesz przebywał w miejscu ataku oskarżenia, odpowiedź ze strony Boga będzie zawsze taka sama. Jesteś strzeżony przez Boga. Amen. Nie musisz się lękać. Drugi do Tesaloniczan, 3:3 mówi tak, a wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Ewangelia Jana, 17:17, przepiękny rozdział. A modlitwa Pana Jezusa, arcykapłańska modlitwa, 15:15, nie proszę, abyś ich wziął z tego świata, lecz abyś zachował od złego. Halleluja! Pani, uzyskaj przewagę nad tym, co się dzieje. Przemów do swojego serca, otwórz Słowo Boże i zacznij mówić, przyszedł Pan, jest w moim sercu, nie po to, abym zginął, ale po to, abym został zachowany od wszelkiego złego. Bóg jest po twojej stronie. Halleluja. Bo On nie oskarża. Druga myśl, która jest, oddziel się dla słowa prawdy. Czyli oddziel się dla słowa prawdy. Jana 17:17 pisze, poświęć ich w prawdzie twojej. Słowo twoje jest prawdą. Poświęć, świętość. Świętość, święty, znaczy oddzielony. Oddziel się dla słowa prawdy. Nie walcz własnymi siłami. Nie ma potrzeby.
Bóg jest po Twojej stronie. I niezależnie od tego, co się dzieje w moim życiu, Bóg ma nad moim życiem kontrolę. Ale ja chcę dzisiaj uzyskać przewagę na tym, co zabija mój pokój wewnętrzny, moje myśli, moje serce, co zabija moją rodzinę. Czyli ja chcę uzyskać Boży pokój. Wiem, że Bóg jest po mojej stronie, więc co zrobię? Oddzielę się, uświęcę się dla prawdy, złapię Boga za Jego słowo. Uchwycę się Boga za Jego słowo i zacznę czytać o tym, co Biblia mówi w danej dziedzinie o moim życiu. Nie ma innej możliwości. Bóg da Ci poznanie Jego stanowiska na podstawie Słowa Bożego. 8 rozdział Ewangelii Jana 8,32 mówi: poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Uzyskaj przewagę w tej sytuacji, kiedy będziesz nękany. Przyjmując powyższe wskazówki, uzyskujesz przewagę nad oskarżeniem. Drugą, kolejną rzeczą, którą musimy zrobić w tej sytuacji, kiedy przychodzi oskarżenie, kiedy już złapiemy przewagę, kiedy już złapiemy tą duchową przewagę, już wiemy, co Bóg mówi na ten temat i On jest ze mną, to słowo zaczyna we mnie żyć. Zajmij pozycję, jaką masz w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł modli się, aby zostały oświeczone oczy naszego serca, abyśmy widzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki przemożnej sile Jego, która działa. To jest wspaniała rzecz. To jest coś, co pozwala nam zmienić pozycję naszego życia znękanego w zwycięstwo, w zwycięzcę, który chodzi w Chrystusie. Ja chcę przyjąć pozycję, którą mam w Chrystusie Jezusie, który mnie ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem Jego i Jego wielkość mocy wobec mnie jest tak potężna, że przemożna Jego siła działania nie pozwoli mi zrobić krzywdy. Halleluja. Bóg żyje w nas i ogrom Jego mocy jest naszym udziałem. Musimy w to wierzyć i to wyznawać. Kiedy tego dokonamy, rusz do ataku, podnosząc tarczę wiary przeciwko oskarżeniom. A przede wszystkim Efezjan 6,16. Weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszelkie ogniste pociski złego. Raz jeszcze, wiara to nie uczucia, to wybór, który musimy dokonać, biorąc pod uwagę stanowisko Słowa Bożego. Halleluja. I zacząć stosować ciosy w stronę naszego wroga. Skutecznie zwyciężaj. Zadawaj ciosy. Halleluja. Chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. 2 do Koryntian, 10 rozdział, 3 werset. Gdyż oręż nas, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. To jest rozwiązanie dla mojego życia. To jest skuteczne zwyciężanie. Zacznij zadawać ciosy. Nie walczę z ciałem, nie walczę z człowiekiem. Modlę się o Jego nawrócenie, modlę się o Jego poznanie, modlę się o zmianę Jego życia. Ale dzisiaj, oskarżycielu dzieci Bożych, nie będziesz miał nade mną władzy, gdyż Bóg jest po mojej stronie, a ja mam argumenty przeciwko Tobie, które stoją za mną. W nowej pozycji, w nowym zwycięstwie, w nowej kreacji, w nowej szacie podnoszę swoje serce, będąc zwycięzcą w Jezusie Chrystusie. Amen? Halleluja. Każdą myśl, która mnie oskarża, która przychodzi mi do głowy, a jest sprzeczna z tym, co Bóg mówi o mnie i o Tobie, o danej sytuacji oraz o innych, poddam w posłuszeństwo Jezusa Chrystusa. Amen? Bo wiem, co Bóg mówi na ten temat. Nie zawierajmy paktu z diabłem. Nie idźmy na jego warunki. Nie chowajmy się, nie uciekajmy. Kiedy on atakuje, to znaczy, że ma poczucie zagrożenia. Tak jak opowiadałem wam świadectwo z mojej młodości, chciał zniszczyć moje powołanie, namaszczenie, bo czuł, że taki potencjał, jak nasze małżeństwo, będzie przynosić chwałę Panu Bogu i wielu ludzi będzie wprowadzać w uzdrowienie, w uwolnienie, w nawrócenie. Halleluja! On nie chciał tego, aby było w naszym życiu. Bóg mógłby się na pewno kim innym posłużyć. Ale jeszcze, jeżeli nie my dzisiaj, to kto? To kto zawalczy o rodziny? To kto zawalczy o niezbawione serca? Kto zawalczy o Twoje powołanie?
Kto zawalczy o twoje dzieci i wnuki? Kto, jeśli nie my, kiedy schowamy głowę w piasek i przyjmiemy oskarżenie i myśli, które będą niszczyć nasze życia? Kto, jeśli nie my? Jesteś dziedzicem żywego i wspaniałego Boga. Jesteś powołany przez Pana, aby nieść zwycięstwo w Jego świętym i drogim imieniu. Halleluja. Przyjdzie i powie ci, znowu zgrzeszyłeś. Już nie ma dla ciebie ratunku. Kto z was dzisiaj zgrzeszył? O, to dwie osoby będę musiał trzy, cztery wyspowiadać. Oj, to nie będę spowiadać. Idźcie do Pana. Pan opuszcza grzech. Ale czy nie przychodzi oskarżenie z powodu upadku? Nieraz przychodzi tak silne oskarżenie z powodu upadku, że wstydzę się na siebie spojrzeć w lustrze, bo nie wiem, mówię do siebie, nie wiem, jak mogłeś taką postawę przyjąć. Przychodzi oskarżyciel i mówi, jesteś w mojej garści. Mam cię w ręce, trzymam i teraz jesteś mój. I właśnie w tym momencie kończy się twoja przyszłość z Bogiem. Co ja mam prawo zrobić? Najpierw rozpoznać, czy to jest głos Ducha Świętego, czy oskarżenie diabelskie. Kiedy przychodzi oskarżenie diabelskie, w tym momencie jak najszybciej muszę przejąć przewagę nad tym. A jak przyjmuję przewagę, muszę się sprzeciwić, tak? Muszę wziąć moc Słowa Bożego. Sprzeciwić się diabłu mocnym w wierze. On chodzi jak lew ryczący. Jeden z kaznodziei powiedział, on tylko ryczy, bo ma dawno zęby wybite przez Jezusa. On jest bezzębnym lwem. Nie może cię pożreć. On tylko może pochłonąć. Ale my dzisiaj możemy zrobić inaczej. My się możemy zdecydować, aby odnieść zwycięstwo nad wszelkim oskarżeniem. Kiedy to zacznie działać, to wejdę w pozycję, którą mam w Chrystusie. Nie jestem ogonem, ale jestem głową. Duch Święty nas prowadzi. Jesteśmy dziećmi Bożymi, królewskim kapłaństwem. Jesteśmy narodem wybranym, ludem świętym. Więc jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Mamy swoją pozycję. O, już się serce porusza. Ruszam do ataku i biorę Słowo Boże i myślę, co Biblia na ten temat mówi. A Biblia mówi do ciebie, grzeszniku, który dzisiaj zgrzeszyłeś. Jeżeli wyznasz swoje grzechy, wierny i sprawiedliwy będzie Bóg i odpuści ci twoje grzechy i oczyści cię od wszelkiej nieprawości. Halleluja! O, takie to jest podnoszące. Takie to jest podnoszące. Przepraszam, nie mogę nie krzyczeć, mówiąc o tym. Jako kaznodzieja mówię duchem, duszą i ciałem. Moje serce jest poruszone. Oddaję Bogu chwałę, że mam narzędzie przezwyciężenia oskarżyciela dzieci Bożych. Jesteś nikim. Kto z was nieraz czuje, że jesteś zerem? Jesteś nikim. Do niczego się nie nadajesz. Nic nie możesz zrobić. Ale ten argument mocy wiary mówi tak. Jesteś rodem wybranym, królewskim kapłanem, narodem świętym, ludem nabytym. Rozgłaszaj cnotę tego, który cię powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. Kiedyś byłeś nie ludem, byłeś nikim, ale teraz w Bogu jesteś Bożym ludem. Kiedyś nie było dla ciebie zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. O oskarżycielu, mówisz do mnie, śpiewając mi piosenkę, mniej niż zero, mniej niż zero. A ja chcę ci dzisiaj powiedzieć, że jestem nabyty drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Jeżeli się do mnie zwracasz, to uważaj, z kim rozmawiasz. I proszę, zwraca się do mnie, księciuniu. Królewski kapłan. Jestem księciem. Halleluja! Byłem nikim, ale zostałem wykupiony drogocenną krwią. Jestem nabytym, jestem zwycięzcą w Jezusie Chrystusie. Twój brat, siostra, przyłożony, to złe osoby. Ty możesz powiedzieć, że są święci, że są zborem Bożym, że są wierzącymi, że mają łaskę, że mają pokój od samego Chrystusa i Boga Ojca. Przyjdzie do ciebie i cię będzie oskarżać. Nic nie dokonasz. Ty możesz stanąć i powiedzieć, wszystko mogę tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. W zborze nie ma obecności Bożej. Przyjdzie diabeł, będzie oskarżał. Ale ty możesz powiedzieć, ja znam inną atmosferę. Bo wystarczy, gdzie dwóch lub trzech się zbierze. W Jego świętym imieniu on już będzie
zamykając tą usługę, dziękując Panu Bogu, że wytrzymaliście 50 minut, zamykając tą usługę, chcę Ci powiedzieć, droga siostro i kochany bracie, nie zasługujesz na oskarżenie. Nikt i nic nie ma prawa oskarżać Ciebie, Twojego męża, Twoje powołanie, Twoją żonę, Twoją służbę, Twój Kościół, Twojego pastora, Twoją służbę uwielbienia, ludzi, którzy służą. Nikt nie ma prawa, dlatego, że nawet nie robi tego sam Bóg i sam Jezus. Przyjmijmy to słowo i kiedy nadarzy się trudna sposobność, że przyjdzie oskarżyciel, będzie chciał zniszczyć Twoje życie, to możesz mu powiedzieć, posłuchaj sobie tych 50 minut. W imieniu Jezusa odnoszę zwycięstwo. Amen. 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 Powstańmy. Mam takie pytanie, czy ktoś z nas w ostatnim czasie zmaga się z oskarżeniami? Oprócz siostry Natalii, oprócz mnie? Czy ktoś z nas zmaga się z myślami oskarżającymi, potępiającymi? Wierzę, że to słowo, jeżeli już teraz nie jest na czasie dla Ciebie, to pilnujmy naszych serc i pamiętajmy, że Słowo Boże ma nauczanie na ten temat. Jak przezwyciężyć oskarżenie.